W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowanie w Chrystusie Kościół Święty antycypuje dzisiaj, wyprzedza dzisiaj niejako uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Uroczystość Królowej Różańca Świętego. Pozwalając w kościołach na odprawienie mszy świętej uroczystej właśnie ku czci tejże Królowej, ku czci tejże tajemnicy naszej wiary, która to już wcześniej została dziś odprawiona w naszym Kościele. Czym jest ów Różaniec Święty? Kim jest Najświętsza Maria Panna, Matka Różańcowa? Otóż podstawowym pragnieniem, które zawsze towarzyszyło chrześcijanom, od początku, odkąd tylko zostali wezwani przez Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jego naśladowania jeszcze w Palestynie, jeszcze w Ziemi Świętej, było to pragnienie nieustannej modlitwy. Sam Pan nasz Jezus Chrystus wielokrotnie w swojej Ewangelii, a jeszcze częściej w swoim życiu, jednoznacznie wzywa nas: czuwajcie się, czuwajcie i módlcie się. Święty Paweł, apostoł narodów, jego wierny uczeń, mówi także nieustannie w swoich listach: módlcie się nieustannie. Jakże jednak zrealizować owo polecenie chrystusowe, jakże zrealizować owe wskazówki apostołów? Otóż w najróżniejszy sposób chrześcijanie pierwszych wieków, aż po dzień dzisiejszy, na owo zaproszenie chcieli odpowiadać. Pierwsi pustelnicy spędzali czas poza pracą na modlitwie i rozważaniu psalmów, które były ich główną formą modlitwy. Umiłowali oni modlitwę słowami Pisma Świętego, natchnionego przecież przez samego Pana Boga, przewyższającego wszystko bardziej niż niebo przewyższa ziemię. Dlatego też na przestrzeni wieków owi pobożni mężowie, pobożne niewiasty, którzy postanowili modlić się nieustannie, brali sobie do serca poszczególne zdania Pisma Świętego i owe zdania Pisma Świętego rozważali. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, zmiłuj się nade mną, Boże, w ogromie swego miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Często jeden werset z Pisma Świętego służył jako pokarm duchowy przez wiele miesięcy, wiele lat, a nawet kilkanaście lat, jak czytamy to w apoftegmatach ojców w pustyni. Nigdy nie tylko święty Paweł Step zwykł był każdego dnia odmawiać aż 300 razy modlitwę pańską, rozważając przy tym ją nieustannie. I aby w owym ćwiczeniu się nie pomylić, nie rozpraszać, do pomocy używał kamyków, które pozwalały mu liczyć, ile to też Ojcze Nasz danego dnia już odmówił. Owi wszyscy święci chrześcijanie pierwszych wieków chcieli po prostu naśladować tutaj ową wdowę z przypowieści, natarczywą, upartą wdowę, która tak długo napastowała sędziego, aż ten zgodził się jej pomóc. Pan nasz Jezus Chrystus właśnie ją daje nam na przykład tego, w jaki sposób i my powinniśmy Panu Bogu się naprzykrzać, powiedzielibyśmy, aby ten raczył dać nam swoje łaski. Owo nieustanne pragnienie, owe formy modlitwy były jednak tylko przygotowaniem, które Pan Bóg w swej nieskończonej mądrości postanowił, aby dać nam modlitwę jeszcze doskonalszą. I korzystając z tych zastanych już praktyk w różnych częściach świata chrześcijańskiego, w XIII-XII wieku Pan nasz przez swą Najświętszą Matkę nikomu innemu, tylko świętemu Dominikowi Guzmanowi, założycielowi zakonu kaznodziejskiemu, przekazał Różaniec Święty. Modlitwę złożoną przecież z powtarzanych wezwań Pisma Świętego, z powtarzanych wezwań Ewangelii świętego Łukasza, w której to czytamy, jak anioł zwiastuje Najświętszej Marii Pannie, że zostanie Matką Bożą.
Pan Bóg posłużył się zatem pragnieniem chrześcijan, posłużył się znanymi im modlitwami i w sposób nadprzyrodzony dał nam kolejny prezent z nieba. Dał nam już nie jeden kamyk, podobny do owego kamyka, którym Dawid pokonał z procy Goliata, ale aż 153 kamyki składające się na cały różaniec święty. Skoro jeden kamyk mógł tak wiele, mógł pokonać tak groźnego przeciwnika Żydów, jak wielkim skarbem musi być ten sznur, na który nawrócone są 153 perły, niczym śmiercionośna broń skierowana, wymierzona przeciwko diabłowi. Nie dziwi nas zatem, że najbardziej różańcowy z nowożytnych papieży, papież Leon XIII, w jednej ze swoich licznych encyklik różańcowych, żaden z papieży nie napisał tylu encyklik na temat różańca świętego, co Leon XIII właśnie, postanowił, aby od tej chwili, od schyłku XIX wieku, miesiąc październik, na którego początku się znajdujemy, poświęcony był właśnie modlitwie różańcowej. To właśnie ten świątobliwy papież postanowił, aby wierni chrześcijanie rozpalili sobie na nowo gorliwość do praktykowania różańca świętego i odmawiali go przed wystawionym Najświętszym sakramentem, co też my tak licznie na naszych nabożeństwach różańcowych w październiku naśladujemy. Różaniec zwyciężał bowiem wielokrotnie w historii chrześcijaństwa, o czym wiemy my, o czym wiedział doskonale i Leon XIII, nie tylko pod Lepantą, które to zwycięstwo z flotą Mahometanów było przecież bezpośrednią okazją do ustanowienia uroczystości Różańca Świętego, ale wielokrotnie w historii. Pod Wiedniem w wieku XVII, a także w Wiedniu w wieku XX, kiedy prosty franciszkanin, ojciec Pawliczek, zorganizował krucjatę różańcową, aby wyzwolić Austrię spod okupacji sowieckiej. Z sukcesem. Leon XIII w swojej encyklice Videntem Piumque pisze tak. Różaniec daje znakomity owoc, bardzo odpowiedni do potrzeb naszych czasów. Bowiem w epoce, w której cnota wiary w Boga jest codziennie wystawiana na niezwykle poważne niebezpieczeństwa i prowokacje, chrześcijanin znajduje w różańcu obfite środki do jej zasilania i umacniania. Co też powiedziałby Leon XIII, gdyby przyszło mu żyć w naszych czasach? O ileż bardziej dziś, w dobie tak powszechnego zagrożenia naszej świętej wiary, i to z każdej strony, od wewnątrz i od zewnątrz Kościoła, potrzebujemy właśnie tej broni. Dlaczego? Dlatego, że modlitwa różańcowa jest modlitwą, w której splatają się dwa najświętsze i najcenniejsze dla nas imiona, same w sobie będące już egzorcyzmem i potężną modlitwą. Imiona Jezusa i Maryi. Leon XIII pisze dalej tak. W rzeczywistości Chrystus zajmuje w układzie różańca miejsce wybitne, któremu przysługuje. To przecież Jego życie rozważamy medytując. Życie prywatne w tajemnicach radosnych. Życie publiczne pośród ogromnych trudów i śmiertelnych cierpień. I wreszcie życie chwalebne, które od Jego triumfalnego zmartwychwstania dochodzi aż do wieczności, gdzie zasiada On po prawicy Ojca. W różańcu, jak uczy Leon XIII, znajdujemy także doskonały środek do wyznawania naszej wiary, które to wyznawanie naszej wiary, publiczne wyznawanie naszej wiary jest naszym świętym, chrześcijańskim, katolickim obowiązkiem. Pisze on, że w rzeczywisty sposób za pomocą modlitw odmawianych na głos, z których składa się to nabożeństwo, możemy wyrazić naszą wiarę w Boga, naszego Ojca opatrznościowego, w życie przyszłe, w odpuszczenie grzechów, wyznać ponadto naszą wiarę w tajemnicę dostojnej Trójcy, w
wcielone Słowo Boskie, macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny i inne prawdy. Nie wiedząc nawet o tym, ilekroć odmawiamy różaniec święty, tak naprawdę na głos recytujemy nasz katolicki katechizm. Ilekroć odmawiamy różaniec święty, to nawet nie będąc tego świadomi, jesteśmy bardziej przeniknięty dogmatami naszej wiary niż w jakiejkolwiek innej modlitwie. Mając przed oczyma dodatkowo nieustannie najważniejsze wydarzenia z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego też niebo dał nam właśnie 150 Zdrowaś Mario, które Kościół Święty Dominik, jak uczy tradycja, podzielili na owe 15 najważniejszych tajemnic z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych, które przez całe wieki stanowiły jedną całość. Święty Ludwik, Maria Grignion de Montfort, wielki czciciel Najświętszej Marii i Panny, wielki czciciel Różańca Świętego, żeby jeszcze bardziej zachęcić nas do owego nabożeństwa wielkich świętych, jak to opisał, mówił, że różaniec odmawiany z medytacją owych 15 tajemnic dodatkowo wyjeduje nam 8 łask. Rodzi w nas 8 owoców. Jakie to owoce? Po pierwsze, prowadzi nas stopniowo do doskonałej znajomości Jezusa Chrystusa. Po drugie, oczyszcza nasze dusze z grzechu. Po trzecie, czyni nas zwycięskimi nad wszystkimi naszymi wrogami. Tymi duszy w pierwszym rzędzie, ale także i tymi ciała. Po czwarte, ułatwia nam praktykowanie cnót. Samo już odmawianie jego tegoż to różańca wzmaga w nas przecież pierwszą cnotę pobożności. Po piąte, rozpala w nas miłość Jezusa Chrystusa. Dlatego, że coraz bardziej Go poznając, coraz bardziej odkrywamy to, co w Nim jest godne miłowania i tym samym automatycznie nasza wola pociągnięta jest do miłowania Go. Nawet jeżeli nie zauważamy, że proces ten w nas następuje. Po szóste, różaniec wzbogaca nas w łaski i zasługi. Po siódme, daje nam możliwość spłacenia długu Bogu i ludziom. Dlatego, że ilekroć wielbimy w każdym ze 150 Zdrowaś Mario Najświętszą Marię Pannę, ta robi dokładnie to, co uczyniła, kiedy jej krewna Elżbieta ją pochwaliła, kiedy jej oddała cześć. Otóż Najświętsza Maria Panna, ilekroć my ją wielbimy, natychmiast przystępuje do wyśpiewywania swojego hymnu uwielbienia Magnificat, tak jak uczyniła to owe 2000 lat temu. Wreszcie, po ósme, różaniec pozwala nam na wyjednanie u Boga wszelkiego rodzaju łask i dobrodziejstw, których przecież nieustannie w naszym życiu potrzebujemy. Pius XI przypomina nam o tym, że różaniec jest modlitwą na wskroś apostolską. Tą, która jako środek wspomagający ma wzmagać w nas nasze zaangażowanie i gorliwość. I tak też się dzieje. Kościół stoi dziś na rozdrożu. Zgubne ideologie, fałszywy globalizm, psychoterror. To wszystko są rzeczywistości, które znacie z waszego życia bardziej niż my, kapłani, którzy mamy to szczęście, iż możemy żyć w tych oazach normalności, jakimi są nasze przeoraty. Każdy ze świętych, który żywo praktykował nabożeństwo Różańca Świętego, do Różańca Świętego, podkreślał, że jest to ich najcenniejsza i najskuteczniejsza broń. Pomyślmy o ojcu Pius Pietrelcinie, pomyślmy o Maksymilianie Kolbe, ba, czy o wielkim uczonym Ludwiku Pasteur, którego najulubieńszą modlitwą, niewątpliwie przyczyniającą się do jasności jego naukowego umysłu, był Różaniec Święty właśnie. Ileż to razy Pan Bóg za przyczyną Różańca Świętego
udzielał wielkich łask nawrócenia, uwolnienia z tej czy innej słabości. Wszystkie te argumenty sprawiają, że lekkomyślnością byłoby, gdybyśmy zlekceważyli tak wielkie narzędzie i tak wielki skarb łaski, który Pan Bóg składa na nasze ręce. Za pomocą różańca świętego możemy liczyć na najdobrotliwszą hojność Pana naszego, Boga Trójjedynego i Jego Najświętszej Matki. W różańcu tkwi skuteczna moc. Dlaczego? Choćby z tego względu, że sama jego forma ułatwia jego modlitwę. Choć często być może jesteśmy z naszych różańców niezadowoleni. Otóż owo wspaniałe, genialne połączenie modlitwy ustnej z jednej strony i rozważania 15 tajemnic z życia Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki pozwala nam w harmoniczny sposób uporządkować nasze myśli. Pozwala nam skupić się już to na słowach tych świętych modlitw, najświętszych modlitw naszej wiary, bądź na samych tajemnicach. Z połączenia tych dwóch elementów różańca świętego, modlitwy różańcowej, wzrasta zatem cenny środek prowadzący nas do nieba. Pamiętajmy, że dobry Bóg patrzy przede wszystkim na naszą intencję. Nie zrażajmy się zatem tym, że być może ciągle walczyć będziemy musieli z rozproszeniami podczas naszej modlitwy. I wielcy święci, jak chociażby Teresa od Dzieciątka Jezus, której uroczystość wczoraj obchodziliśmy, przez całe swoje życie cierpiało podczas odmawiania różańca świętego, będąc niezadowoloną z tego, że ciągle ulega rozproszeniu. A mimo to możemy być pewni, że różaniec jest jednym z tych środków łaski, który tę wielką, małą świętą do świętości w tak szybkim czasie doprowadził. Dlaczego? Dlatego, że była tej praktyce wierna. Zatem nie dla naukowego zgłębienia dogmatów naszej wiary i zasad nauki, ale raczej dla przyglądania się dobremu Bogu i Jego życiu tu na ziemi odmawiajmy różaniec święty. Przenośmy się, ilekroć rozważamy tajemnice różańca świętego, w te miejsca, w których one się rozgrywały. Tak jak uczy święty Ignacy z Loyoli, starajmy się być świadkami owych wydarzeń, świadkami być może zza rogu budynku bądź zza drzewa ukrytymi, podglądającymi Pana Boga. Ile to razy zachwycamy się być może świątyniami wschodnimi chrześcijaństwa z ikonostasami pięknymi, pełnymi pięknych ikon. Wiemy, że w teologii wschodniego chrześcijaństwa owe obrazy nie są zwykłymi obrazami świętych, ale okienkami do nieba. Stąd nie mają one ukazywać piękna ludzkiego postaci, ale mają one modlących przenosić do Pana Boga. Pan Bóg i nam w Kościele Zachodnim dał ów wyłom w murze do nieba i tymże wyłomem w murze do nieba, przez które owe niebo już tu na ziemi możemy podglądać, jest właśnie różaniec święty ze swoimi tajemnicami. Ilekroć bowiem sięgamy po sznur z nawleczonymi nań poświęconymi paciorkami, przeglądamy się przez te okna temu, co dzieje się właśnie w niebie. Z wielką ufnością, z wielką wdzięcznością i z wielką wytrwałością uciekajmy się zatem do tego oręża, które Pan Bóg daje nam na nasze czasy. Uciekajmy się do tego oręża, które Matka Boża we wszystkich swoich objawieniach zawsze wkładała w ręce widzącym. W Lourdes, w Fatimie czy w Gieczwałdzie. Często nie wzywała ona do niczego innego, jak tylko do odmawiania różańca świętego. Zróbmy rachunek sumienia, jak do tej pory traktowaliśmy różaniec święty. Czy uczyliśmy nasze dzieci odmawiania różańca świętego już od najmłodszych lat i czy sami dawaliśmy im przykład tego, jak ową modlitwę praktykować? Jeśli nie,
natychmiast odpowiedzmy na wezwanie naszej niepokalanej Matki i niech ten rozpoczynający się miesiąc różańcowy stanie się doskonałą okazją do głębszego umiłowania tejże jakże wspaniałej i prostej modlitwy, która szybciej niż myślimy, niczym łańcuch ratunkowy w górach i nas mocno do Pana Boga przywiąże. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.